Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Tak jak widzicie po tytule tego filmu, mam zamiar kupić dzisiaj kryptowaluty za 5000 zł w jednym słusznym, mam nadzieję, celu. Natomiast o tym celu przekonacie się w następnym filmie. Dziś moim głównym celem jest tutaj zakup kryptowalut na giełdzie Binance, od razu wam to mówię, i pokażę wam w jak najprostszy i najszybszy sposób przeprowadzić zakup kryptowaluty, akurat w tym przypadku będzie to Bitcoin, bo on mi będzie potrzebny, za złotówki przy wykorzystaniu karty kredytowej akurat. Natomiast pokażę wam również, jakie są inne opcje do wyboru, z czego możecie jeszcze skorzystać i dlaczego ja wybrałem akurat Binance i dlaczego akurat wybrałem kartę kredytową Visa w tym przypadku. Także zaczynamy! Z racji tego, że wydam zaraz parę złociszy na kryptowaluty, proszę was tylko o zostawienie lajka pod tym filmem, subskrypcji, jeżeli jeszcze jej nie zostawiliście. No a my przynosimy się na giełdę, jaką jest Binance. Tak jak wam powiedziałem, w tym momencie widzimy, że Bitcoin oscyluje w granicach 8700 dolarów, Ethereum 220 dolarów, Ripple 23 centy, Litecoin 60 niecałe, Bitcoin Cash 316 dolarów, no a token giełdy Binance, czyli BNB, 19 dolarów 64 centy jako jedyny z tych kilku urósł w ciągu ostatnich 24 godzin. Oscylujemy, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, który wleciał do was wczoraj na kanał. Wczoraj albo przedwczoraj, jeszcze nie jestem pewien, kiedy opublikuję ten film. Cały czas jesteśmy w tych okolicach ceny poniżej 9000 dolarów za jednego bitcoina. Pod ostatnim filmem pojawiły się informacje, że skończ gadać o tych 11 tysiącach dolarów, gościu, bo Bitcoin to zaraz leci do 5000, nie? Zapytałem, skąd takie informacje? No niestety jeszcze odpowiedzi nie dostałem. Może dostanę jeszcze przed końcem tego filmu, to wam wrzucę odpowiedź użytkownika, który taki komentarz zostawił. Ja się nie przejmuję. Im więcej komentarzy, tym większy zasięg dla kanału, tym większa ilość osób dowie się o tym kanale i o tych filmach, które mam nadzieję, że pomogą wam w zostaniu lepszymi ekspertami od kryptowalut, albo chociaż takimi osobami, które na pewno będą w stanie odpowiedzieć innym osobom, pomóc innym osobom, które będą chciały wejść w ten świat. Dobra, no ale to przedłużam, a trzeba przejść do tego zakupu. I od razu wam mówię, czemu wybrałem giełdę Binance. Chcę wam tylko na dwóch przykładach takich najprostszych pokazać, dlaczego. Będziemy dzisiaj tutaj wpisywać kwotę 5000 dolarów, 5000 złotych, nie dolarów, więc wpiszemy sobie 5000 akurat tutaj złoty, no i zobaczcie, że dostaniemy 0,1463 bitcoina akurat na giełdzie Binance za te 5000 złotych. Otwórzmy sobie może notatnik po prostu. I tak, będzie Binance i to będzie kwota w bitcoinach taka. Przejdźmy sobie na kantor Forcoins. To jest kantor, który ja polecam szczerze. Pod opisem tego filmu i każdego innego macie mój link, z którego możecie po prostu się tu zarejestrować na ten kantor. Jest to kantor do zakupu Bitcoina i Bitcoin Casha. Działa od 2013 roku i naprawdę nigdy nie miałem problemu, żeby zakupić tutaj kryptowaluty. Oczywiście prowizja jest jaka jest, bo od wpłaconej kwoty to jest 2%. Wydaje mi się, że czasem nawet więcej i że te kursy nie są do końca najlepsze. Macie tutaj tak jak mniej więcej w bitomatach, ale jeżeli potrzebujecie na szybko kupić Bitcoina, no to to jest po prostu dobre miejsce, bo transakcja dochodzi w ciągu dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu minut, myślę, że 10, 20, 30 minut, nigdy nie czekałem więcej. No i tutaj już widzimy, że za te 5000 zł otrzymamy już mniej tego Bitcoina, czyli tutaj sobie piszemy Forcoins. Jeszcze jedna uwaga tutaj, w tym momencie jest ograniczenie, jeżeli nie przeszliście przez KYC, do 2000 zł miesięcznie, z tego co się orientuję. No akurat tutaj nie wyskakuje ta informacja, ale ogólnie jest do 2000 zł miesięcznie, bez weryfikacji możecie kupić tutaj Bitcoina. Powyżej tej kwoty musicie przejść już tutaj KYC, ale nieważne. Film robiłem o Forcoinsie gdzieś osobno, znajdziecie na pewno na kanale, tutaj się nic nie zmieniło od wielu lat, także na pewno będzie to nadal aktualne. No i widzimy, że tyle tego Bitcoina byśmy dostali. Na giełdę Bitbay nie chcę się logować, ale widać, że tego Bitcoina byśmy dostali jeszcze mniej, ponieważ tutaj cena za jednego Bitcoina wynosi 9007 dolarów. A widzimy, że na giełdzie Binance jest to prawie 300 dolarów niższa cena, co oznacza, że za jednego Bitcoina, to szybko obliczmy, tak,
Ile to jest 8000 tutaj z 9. O, mogłem to oczywiście na odwrót zrobić. Tak, czyli dostalibyśmy o tyle mniej, co najmniej o tyle mniej Bitcoina w procentach, czyli o 3,3% Bitcoina mniej, kupując przy tej aktualnej cenie na BitBayu. A z tego, co widać po order booku, tutaj chcą osoby sprzedać, jest to 8993, ale tylko $15. No i tutaj dopiero po tej cenie jest faktycznie jeden Bitcoin ponad do sprzedania, więc po tej cenie nam się by ta transakcja zrealizowała, co, tak jak powiedziałem, dałoby nam tego Bitcoina mniej i myślę, że na BitBayu po tej cenie byłoby to mniej więcej, no powiedzmy, gdzieś tyle. Czyli jak widzimy, odejmijmy sobie tą kwotę, to od tego, co byśmy dostali na przykład na BitBayu, i widzimy, że dostalibyśmy tyle Bitcoina mniej, to znaczy, że bylibyśmy w plecy średnio około $63, czyli 64 USD tu PLN w zaokrągleniu, no to bylibyśmy 250 w plecy, kupując Bitcoina za 5000 zł na BitBayu, pewnie jakieś 150 zł w plecy na kantorze Fortcoins, niż kupując tego Bitcoina na giełdzie Binance. Do Binance oczywiście też macie link w opisie każdego filmu, jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze nie ma konta z Was na Binance. Dlatego po prostu, tak jak widzicie, wybrałem tą formę zakupu Bitcoina za akurat złotówki. Jest tu jeden minus, o którym Wam teraz powiem, no ale klikamy sobie kupno BTC za 5000 zł, tak jak widzieliście. No i widzicie tutaj, że mamy cztery możliwości zakupu Bitcoina. Za kartę kredytową ja wybieram tę opcję. Tutaj możemy dodać jakoś złotówki. Nie wiem, jak trafi z tego skorzystać. Szukałem informacji różnych naprawdę, jak wrzucić złotówki na ten swój balans. Nie potrafię tego zrobić. Nie ma tej możliwości tutaj. Myślałem, że to chodzi o KYC, bo to też jest ważna informacja, że jeżeli chcecie korzystać akurat tutaj z karty kredytowej, musicie przejść weryfikację KYC. Ja taką weryfikację przeszedłem i tutaj z takiej informacji od naprawdę dobrego źródła z giełdy Binance mogę Wam powiedzieć, że nie bójcie się o te swoje dokumenty i te swoje dane tożsamościowe, jeżeli chodzi o giełdę Binance. Binance nigdzie tych danych osobowych nie wysyła. Chyba że zapuka do nich z jakiegoś powodu KNF, nadzór finansowy z Polski, to oni niestety te dane będą musieli Wasze udostępnić. Natomiast to nie jest tak, że oni co roku biorą listę wszystkich użytkowników z Polski, którzy przeszli KYC, i wysyłają do KNF-u czy do jakiegokolwiek innego urzędu. Tak, z tego co ja wiem, z bardzo dobrych źródeł, nie jest. Jeżeli jest jakieś podejrzenie, że Wy te pieniądze, które tutaj wpłacacie, macie z podejrzanego źródła, to jest głównie o AML, czyli te pranie brudnych pieniędzy, ta procedura, no to wtedy niestety Binance musi Wasze dane udostępnić. Jeżeli nie robicie niczego, wiecie, dziwnego, nie wydajecie nagle tutaj miliona złotych w tych kryptowalutach, chociaż dla niektórych to pewnie będzie mała kwota, to Binance Waszych danych nie będzie tutaj nigdzie udostępniać. Także nie bójcie się. Ja połączyłem swoje konto z kartą kredytową, jest to karta Visa zwykła. Z tej opcji nie potrafię korzystać, tak jak już powiedziałem. Szukałem tych informacji w internecie, nie dało rady. Jeżeli byśmy sobie przeszli na dolara, to da się skorzystać tutaj z dodania po prostu dolarów na giełdę Binance. Wydaje mi się, z tego co doczytałem, że nie ma takiej udostępnionej możliwości dla złotówek akurat, ale jeżeli jestem w błędzie i ktoś znalazł tę informację, dlaczego tutaj mam ten przycisk wyszarzony, to niech napisze proszę bardzo w komentarzu. Ja ten komentarz na pewno podepnę do góry, bo osoba, która próbowała kupić Bitcoina za złotówki, nie zdziwiła się po prostu. Kolejną opcją jest Simplex. Ale jak widzicie, dostaniemy tutaj naprawdę sporo mniej tego Bitcoina, korzystając z tej opcji Simplex. To jest po prostu taki operator kart płatniczych, tak jak na przykład macie Revolut. No ale widzimy, że tutaj naprawdę ścierają mocną prowizję. No i jest jeszcze taki kolejny operator Coinal, ale oni też bardzo dużą prowizję pobierają w porównaniu do zwykłej karty kredytowej. Jeżeli chodzi o złotówki, to są tylko te opcje. Jeżeli chcielibyście płacić tutaj dolary, to macie jeszcze trzy chyba inne opcje, też różnych operatorów tych kart płatniczych. Pacos jest na przykład ten od Stablecoina, więc wygląda to dość podobnie. Ja dzisiaj zajmuję się złotówkami, więc korzystam ze złotówek.
Widzimy, że wychodzimy na tym najlepiej. Tutaj trochę lepiej byśmy wyszli, ale ta opcja jest niedostępna. Nie pozostaje nic innego niż w tym momencie kliknąć kup. Mamy 60 sekund na potwierdzenie tej transakcji we właściwym czasie. No i problem niestety jest taki, że pobiorą nam stówkę prowizji. Tutaj byśmy mieli 2,5 stówy w plecy, tu 150. Tutaj niestety, ale zostanie pobrane 100 zł prowizji. I tak zdaję sobie sprawę z tego. Binance pobiera 2,5% od kwoty, którą wpłacacie jako prowizję, niestety. Dalej jest to lepiej niż każda z tych opcji, więc uważam, że po prostu jest to najmniejsze zło. Niestety, jest to bardzo duża prowizja, ale jeżeli chcecie te kryptowaluty kupić najtaniej z tych sposobów, no to niestety, ale trzeba przełknąć to. Dobra, no do widzenia 100 zł, klikamy potwierdź. Tutaj nam się ta transakcja procesuje, no i zostajemy przekierowani do okienka z banku. Ja teraz muszę wpisać kod, który dostałem po prostu na swój telefon. Oczywiście te wszystkie dane będą tutaj zamazane, żeby nie było. Wpisuję już kod. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dla Was jasne, że przechodzę przez tą całą procedurę na żywo, bez ukrywania po prostu informacji, oprócz oczywiście moich danych takich, które nie chciałbym, żeby wyciekły gdzieś. Klikam potwierdź. Gotowe, potwierdziłeś płatność. Klikam wróć do sklepu. No i transakcja jest w tym momencie procesowana. Muszę chwilkę poczekać, kiedy to już się przeprocesuje, wrócę do Was i pokażę Wam dalszą część tego materiału. No i okej, widzimy na ekranie, że został zakupiony Bitcoin w tej ilości za kwotę 5000 zł po takim kursie. No i zostało pobranych niestety 100 zł prowizji. Teraz pozostaje mi tylko chwilę poczekać, aż transakcja dojdzie do skutku i Bitcoin pojawi się na moim koncie. A co z tym Bitcoinem zrobię, dowiecie się w filmie, który wrzucę jutro lub pojutrze. Mogę tylko powiedzieć, że będzie to długoterminowa inwestycja. Czegoś takiego jeszcze tutaj na kanale nie robiłem. Nie widziałem, żeby ktoś inny robił. Możecie się oczywiście przyłączyć do tego, co ja będę robił. Zobaczymy, porównamy tutaj efekty, które wszyscy uzyskaliśmy w tej akcji. Mam nadzieję, że widziałem to wszystkim na plus. No i że nikt z tego powodu nie zbiednieje. Oczywiście to chcę powiedzieć, każda złotówka, chociażbyście kupili tego Bitcoina za 10 zł, to jest Wasza decyzja, Wy zarządzacie swoim kapitałem. Widzieliście, co ja zrobiłem? Nikomu nie polecam, aby robił to samo. Oczywiście, żeby kupował Bitcoina, te szatańskie kryptowaluty. Ja to zrobiłem z pełną odpowiedzialnością. Mogę te pieniądze stracić. Nie umrę z tego powodu z głodu, nie stracę dachu nad głową po prostu. Będę miał nadal na paliwo do auta. Także są to pieniądze, z którymi liczę się, że mogę je stracić i nigdy więcej ich tutaj nie zobaczyć. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli macie zamiar kupić kryptowaluty i nie handlować nimi, ani nie robić tego, co ja pokażę Wam jutro czy pojutrze, to wypłaćcie je z giełdy. Binance oczywiście jest fajną, stabilną giełdą, bezpieczną. Natomiast to trzeba do usranej śmierci powtarzać, jeżeli nie tradujecie, wypłacacie pieniądze z giełdy, ponieważ te pieniądze mogą wam przepaść, plus nie macie pełnej kontroli nad tymi swoimi kryptowalutami na giełdzie, ponieważ nie posiadacie klucza prywatnego do swojego konta. To giełda posiada klucz prywatny do waszego konta, to na portfelach giełdy przechowywane są wasze kryptowaluty. Wy tylko widzicie wizualizację cyferek, które są przypisane do waszego ID-ka. Tym ID-kiem jest po prostu wasz e-mail i hasło. No i oczywiście pewnie cała inna ilość metadanych powiązane z waszym kontem. Natomiast jeżeli nie macie zamiaru tradeować na giełdzie, wypłacajcie pieniądze i róbcie to wszystko na własną odpowiedzialność. To nie jest żadna oczywiście porada finansowa. Także w tym filmie to już by było wszystko. Udostępniajcie go, jeżeli ktoś chce zobaczyć oczywiście, jak zakupić w prosty sposób kryptowaluty za złotówki. No i czekajcie na kolejny film na kanale. Cześć!